Wierzący świętuje rodzinnie. Nauczanie domowe. 21 lipca. Księga Wyjścia, rozdział 11, werset 10 do 12 rozdziału wersetu 14. Mojżesz i Aaron wykonali wszystkie cuda przed Faraonem, lecz Pan uczynił upartym serce Faraona, tak iż wzbraniał się wypuścić Izraelitów ze swego kraju. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: 10 dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśli by zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec jednoroczny. Wziąć możecie jagnię albo koźle. Będziecie go strzec aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Nie będziecie spożywać z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu z głową, nogami i wnętrznościami. Nie może nic pozostać z niego na dzień następny. Cokolwiek zostanie z niego na następny dzień, w ogniu spalicie. Tak zaś spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż do bydła, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja Pan. Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia na zawsze w tym dniu świętować będziecie. Bóg nakazuje Mojżeszowi przygotować naród z jednej strony do wyjścia, a z drugiej strony do świętowania. To połączenie tych dwóch elementów jest istotne. Motywacją spożywanej wieczerzy, kolacji, jest pośpiech w opuszczaniu Egiptu, w radykalnym zerwaniu z tym, co miało miejsce w przeszłości, po to, żeby powstał naród, po to, żeby ukształtować Boży lud. I dlatego każda rodzina ma się gromadzić na świętowaniu. Najpierw na przeżywaniu tego wydarzenia, zwycięstwa, wyzwolenia, paschy, czyli przejścia. Ale potem ta pascha jest powtarzaną uroczystością, jest świętowanym co roku wspomnieniem tego właśnie wydarzenia. I to rodzina ma świętować. To rodzina ma nieść tę tradycję. To rodzina ma zadbać o to, aby całe urządzenie, przeprowadzenie, doświadczenie było zachowane, by wszyscy od najstarszych do najmłodszych mogli to przeżyć, mogli w tym uczestniczyć i mogli tym się nasycić. Mogli to wprost, fizycznie dotknąć, zjeść, widzieć. To przeżycie kształtowało mentalność, kształtowało duchowość tego ludu. Zawsze z naciskiem na rodzinę, która wiedziała, jaki był czas tego. Był on wyznaczony w bardzo konkretnym miesiącu, w bardzo konkretnym dniu, w bardzo konkretnym rytmie przeżywania. Dalej był to przygotowany dom. Zarówno zewnętrznie musiał być w odpowiedni sposób urządzony, potrawy przygotowane, ale i też wewnętrznie. Każdy z członków rodziny rozumiał, co tam się dzieje. Wiedział, dlaczego to, a nie co innego robią. I to istotne, chodziło o wspominanie wielkich dzieł Bożych. To nie była tylko jakaś uroczysta kolacja. To nie był tylko podniosły nastrój. To było jasne pokazanie. Bóg działa. Wspominamy to, co Bóg zrobił dla nas jako rodziny, jako narodu, jako ludu, który został ukształtowany. Ta zgromadzona rodzina w takiej formule, w taki sposób miała tę treść zachowywać w sobie. I zobaczmy, myśl jest też o tych, którzy mieli małą rodzinę, może byli samotni. Oni mają dołączyć do sąsiadów. Oni mają to przeżyć we wspólnocie. Oni mają jako rodzina, może czasami poszerzona, ale jako rodzina świętować, chwalić Boga, doświadczać Jego opieki i kroków w wierze poprzez to, że świętują, że smakują Bożego zwycięstwa. Zadanie dla Ciebie na dziś. Przygotuj niedzielne świętowanie. Pomyśl, jak ono może wyglądać. Może to być związane z obiadem, może to być związane z jakimś uroczystym świętowaniem, może rocznicy, może imienin, czegokolwiek. Ale przygotuj, żeby był też tam wymiar chwalenia Pana Boga, wspólnej modlitwy, dziękczynienia za to, co w Twoim życiu ważne. Niech Ci w tym błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.